Dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Anna, która jest wnikliwym słuchaczem i widzem mojej telewizji Nie Magister TV, zadała mi takie pytanie po ostatnim moim odcinku na temat wielkiego kryzysu w roku 29 w USA, że skoro w czasie kryzysu najlepszą metodą rządzenia jest nic nie robić, zostawić po prostu gospodarkę swojemu losowi, czyli prywatny biznes ma sobie z kryzysem sam poradzić, to czy taka recepta była kiedykolwiek stosowana? To pytanie tak jakby sugeruje, że chyba tak nie było. Ale jednak tak było. Dlatego, że Anno, czy pamiętasz jakieś inne kryzysy w Stanach Zjednoczonych sprzed roku 1929? No zapewne nie. Zapewne nie słyszałeś o żadnym kryzysie, a tam były kryzysy. Tylko dlaczego o nich prawie nic nie wiemy, tacy no my, prości, szarzy ludzie? Dlatego, że one nie były wielkie. Wielki kryzys to był ten, który się zaczął w roku 1929. Natomiast tamte to były małe kryzysy. Dlaczego to były małe kryzysy? Dlatego, że prezydenci i parlament amerykański, kongres zachowywał się właśnie w dokładnie taki sposób, jak należało. Po prostu nic nie robił. Na przykład w roku 1920, w którym rządził już w Stanach prezydent Harding, też był kryzys. Ten kryzys skończył się w roku 21, dlatego że prezydent Harding nic specjalnego nie zrobił. W następnych latach swoich rządów prezydent Harding i prezydent Coolidge, który nastał po nim, radykalnie obniżyli podatki. Podatki w Stanach przed ich kadencją sięgały dochodowe 73%. Za ich kadencji spadły najwyższe podatki dochodowe do 25%. To jest właściwa metoda postępowania w czasie kryzysu, obniżanie podatków. Również ci prezydenci sprawili, że Stany Zjednoczone w latach 20. to od roku tam powiedzmy 1920 do 1929 to było najpotężniejsze państwo świata, które produkowało 34% całej produkcji przemysłowej ówczesnego świata. Następne państwa, Anglia i Niemcy, miały po około 10%. Taka była ogromna przewaga Stanów Zjednoczonych. Dzięki tym dwóm mądrym prezydentom i dobrym ustawom, które wtedy były wprowadzone. Aczkolwiek no, można mieć pewne zastrzeżenia, że mimo wszystko nie było idealnie, dlatego że były cła, a naprawdę w dobrej gospodarce nie powinno być żadnych ceł na granicach tej gospodarki. Oraz był podatek dochodowy, on był co prawda bardzo zmniejszony, ale mimo wszystko był. Natomiast ideą jest, żeby podatków dochodowych w ogóle nie było. Podatek dochodowy został wprowadzony w 1913 roku i to był jeden z powodów tego kryzysu z 29 roku później. Więc Anno i moi słuchacze i widzowie, nie traktujcie systemu kapitalistycznego jako czegoś, jakiegoś takiego monolitu, że jest kapitalizm i socjalizm. No nie. Ten system kapitalistyczny, który był w Stanach wtedy, miał pewne mankamenty. No i te mankamenty to był interwencjonizm, etatyzm, no jakieś tam formy socjalizmu. Z tym, że za tych dwóch prezydentów, Coolidge'a, a wcześniej Hardinga, tych mankamentów było bardzo niewiele. Wobec czego ten system się burzliwie rozwijał, gospodarka się burzliwie rozwijała. To były czasy bardzo dużego dobrobytu w Stanach. Nawet prości ludzie o prostym wykształceniu, prości robotnicy naprawdę mogli sobie pozwolić na rzeczy, które wcześniej wydawały się niesamowitym luksusem. Na przykład, no prości robotnicy, stać ich było na kupowanie sobie samochodów, na kupowanie sobie na przykład pewnej nowinki technicznej, czyli radia. Naprawdę były to czasy wolności i dobrobytu, i to dobrobytu powszechnego. Co nie znaczy, że nie było też ludzi biednych. No, po prostu zawsze są ludzie bogaci i ludzie biedni. Z tym, że ci ludzie najbiedniejsi w Stanach wtedy, to wtedy na przykład na tle Polski, to byliby ludzie naprawdę zamożni. U nas panowała o wiele większa bieda. Ci dwaj prezydenci, Harding i Coolidge, nie cieszą się żadnym sentymentem i żadną estymą wśród historyków, wśród ekonomistów, wśród jakichś tam socjologów.
są nawet ośmieszani, przemilczani, ich osiągnięcia są deprecjonowane. Dlaczego? No dlatego, że ci lewicowi, najczęściej historycy, politolodzy czy ekonomiści, lubią jak rząd coś robi, w coś się wtrąca, jakieś wymyśla nowe zbawcze pomysły, a to jakąś wojnę wyda i wygra. Czy to wojnę jakąś zagraniczną, czy wojnę na przykład spekulantom, czy wojnę kułakom, czy wojnę nieuczciwym przedsiębiorcom, czy wojnę biznesowi, wojnę biedzie, wojnę analfabetyzmowi. No, tamci prezydenci nic takiego nie robili. Oni uważali, że ich zadaniem jest zebrać skromne, niewielkie podatki i dbać o bezpieczeństwo państwa na zewnątrz i o porządek wewnątrz. I tym się po prostu zajmowali. I obaj zajmowali się tym bardzo dobrze. Naprawdę w Stanach wtedy był porządek, było bezpieczeństwo, nie wplątali Ameryki, USA w żadną wojnę zewnętrzną, także to byli wspaniali prezydenci. Zwłaszcza mnie do serca przypadł ten drugi z nich, czyli Coolidge. Był to człowiek bardzo inteligentny, bardzo oczytany. Ja taką czytałem biografię jego, gdzie z okazji tego, że się ożenił, to przetłumaczył chyba Boską Komedię, znaczy fragment Boskiej Komedii Dantego. Czyli był to człowiek, który znał języki, był bardzo wykształcony, jeżeli chodzi o klasyczną literaturę, a jednocześnie sprawiał na przykład na dziennikarzach, na jakichś ludziach mało rozgarniętych wrażenie człowieka niezbyt inteligentnego. Przy czym to była prawdopodobnie jego świadoma gra. Starał się po prostu nie rzucać w oczy. To był taki człowiek, o którym któryś tam chyba z dziennikarzy powiedział, że sprawiał wrażenie jakiegoś takiego kościelnego człowieka, członka rady parafialnej, który no nie wiadomo dlaczego stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po prostu ukrywał swoją inteligencję. Natomiast swoje wiedział i swoje robił. Po prostu jakość rządów należy rozpatrywać na podstawie, jak żyje się ludziom pod tymi rządami. I ludziom pod rządami Coolidge'a i Hardinga żyło się po prostu dobrze. To był okres wielkiej prosperity w Stanach. Jeżeli chodzi o Coolidge'a, to miał jeszcze taką cechę charakteru, że był bardzo małomówny. Jego przemówienia były bardzo krótkie, treściwe. Sama kampania wyborcza, na podstawie której został prezydentem, była naprawdę niezwykła, jak na dzisiejsze czasy. Dlatego, że on nic nie obiecywał. Nie obiecywał żadnych programów społecznych, nie obiecywał, że komuś coś da, coś załatwi, będzie jakimś zbawcą. Nie, no po prostu twierdził, że po prostu da ludziom wolną rękę w prowadzeniu prywatnych biznesów i to wszystko. Będzie dbał o porządek. To, że będzie dbał o porządek, to było wiarygodne, dlatego, że był prezydentem, nie pamiętam nawet którego miasta, w którym wybuchł strajk policji i on ten strajk potrafił uśmierzyć. Także było dla jego wyborców było jasne, że on o porządek potrafi zadbać. No i tacy ludzie nie cieszą się estymą wśród elit obecnie tych, które kształtują naukę historii, naukę ekonomii. Dlatego, Anno, niewiele o tych prezydentach zapewne wiesz, a jeżeli sięgniesz po jakieś popularne podręczniki, popularne książki, to tam będzie wiele inwektyw na temat tych prezydentów. Ja na przykład poszedłem do biblioteki tutaj w Staszowie, do dwóch bibliotek, i takiej pedagogicznej i miejskiej, i z tych autorów, z których ja czerpę wiedzę na temat historii Stanów Zjednoczonych, na temat ekonomii, na temat polityki, to nie było dosłownie nic. Z wyjątkiem jednej, jedynej książki Pawła Johnsona, no, Historii świata po 1917 roku. Ta jedna, jedyna pozycja była. A tak to żadnej książki Ludwika von Misesa, żadnej książki Augusta von Hayeka z ekonomii, żadnych książek tych przedstawiających historię i ekonomię, moim zdaniem, nie tylko moim oczywiście, w sposób prawidłowy. A są wśród tych na przykład ekonomistów laureaci Nobla i tych laureatów Nobla też nie ma. Dlaczego tak się dzieje?
To nie dzieje się dlatego, że te nasze staszowskie panie bibliotekarki są głupie, czy nie znają się na rzeczy. Po prostu one kupują takie książki, jakie są wymagane na studiach, na jakich jest popyt wśród studentów, którzy z tych bibliotek korzystają. No a te studia są obsadzone przez kadrę, która kształtowała się jeszcze za komuny. Są to albo wprost jeszcze wykładowcy, którzy w tamtych czasach byli docentami, doktorami, profesorami, albo ich uczniowie, których oni wychowali w tym samym duchu. No także tam króluje po prostu ideologia lewicowa, ideologia fałszywa. No i tyle. Jeszcze tak, ty, Anno, tam w tym mailu napisałaś coś takiego, że kapitalizm prowadzi, no tak powiem może prymitywniej w skrócie, kapitalizm prowadzi do nędzy, do ubóstwa, no i dlatego potrzebny jest interwencjonizm państwa. Otóż nie, dokładnie na odwrót. Każdy interwencjonizm państwa w gospodarce powoduje jakieś nonsensy, powoduje biedę, powoduje jakąś nieuczciwość, powoduje obniżenie się poziomu gospodarczego. Prawdziwy taki wolnorynkowy kapitalizm to jest rozwój. I to jest w konsekwencji dobrobyt po iluś tam latach jego trwania. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest rozwój i dlaczego jest większa uczciwość? Dlatego, że prywatny biznes opiera się na dobrowolności. Klient może dany towar kupić albo nie kupić, albo iść do konkurenta. Jeżeli jakaś fabryka wytwarza, no powiedzmy, żarówki, to nie ma żadnych przeszkód, żeby jakaś inna fabryka nie zaczęła wytwarzać żarówek lepszych i tańszych. Jeżeli potrafi, jeżeli ktoś jest w stanie taki produkt rzucić na rynek. Jeżeli nie jest w stanie, to trudno. To ludzie kupują te jedne żarówki, bo nikt innych lepszych nie potrafi zrobić. Natomiast nawet ten człowiek, który produkuje wszystkie żarówki na dany rynek, nie ma prawa zabronić komuś produkowania innych żarówek. Natomiast jeżeli w to wmiesza się rząd, to rząd potrafi siłą pewne rzeczy wymusić. Po prostu interwencja rządu to jest zawsze interwencja przymusowa. Rząd to jest taka zinstytucjonalizowana przemoc. Natomiast prywatny biznes opiera się zawsze na dobrowolności. Tak samo jeżeli chodzi o pracę. Pracownik w danej firmie może pracować, ale nie musi. Jeżeli znajdzie sobie lepszą pracę, to tam pójdzie. Natomiast jeżeli rząd ustali na przykład stawki minimalne, to już człowiek, który poniżej tej stawki, którego wartość pracy jest niższa niż ta stawka minimalna za godzinę, nie znajdzie pracy. No po prostu, bo biznesmen, który by go zatrudnił za 7 dolarów, nie może, bo stawka minimalna jest 10 dolarów za godzinę, załóżmy. I on go nie może mu zapłacić 7, bo mu nie wolno. A 10 dolarów mu nie zapłaci, bo ta praca nie jest tyle warta. No splajtowałby, gdyby brał pracowników, którzy nie są warci swojej pracy. I w ten sposób rząd przymusem tworzy bezrobocie. Robi się późno, więc ten odcinek zakończę. Natomiast Anno, zdaj sobie sprawę, że popularne poglądy w książkach, które są w typowych bibliotekach, po prostu kłamią, że popularne programy telewizyjne, które oglądasz w telewizjach, no, my tak nazywamy je reżimowymi, czyli telewizji państwowej i tych telewizjach koncesjonowanych przez państwo, tam też są po prostu brednie. Natomiast prawdę trzeba szukać, no, chociażby w takich książkach, które ja pokazywałem, albo w czasopismach, które wydawał pan Janusz Korwin-Mikke jeszcze pod ziemię. Tu jest takie czasopismo Stańczyk, które ja czytałem wtedy, kiedy sprzedawałem w roku 88, jeszcze gdyby ono było nielegalne, sprzedawałem na różnych uczelniach warszawskich i na ulicach już potem w 89 roku, chociaż też to było jeszcze nielegalne. I ja moją wiedzę ekonomiczną zacząłem właśnie od tych podziemnie wydawanych czasopism przez pana Janusza Korwin-Mikke i książek, które on właśnie wtedy wydawał. Książek tych zachodnich ekonomistów, laureatów Nagrody Nobla, takich jak Friedman, jak Hayek, jak Mises, który z tego co pamiętam nie był noblistą, ale był naprawdę wybitnym ekonomistą, na którego tamci się powoływali. I tutaj, Anno, jeszcze odczytam ci pewien fragmencik do takiego odcinka, w którym ja udowadniałem, że narodowy socjalizm, czyli ten tak zwany nazizm, jak się to obecnie mówi, moim zdaniem nieprecyzyjnie i w sposób fałszywy, że był prawdziwym socjalizmem. Tutaj jest fragment właśnie ze Stańczyka z roku 90, wtedy, kiedy już był legalny. Fragment wielkiego ekonomisty Ludwika von Misesa, który brzmi tak, a propos sytuacji Niemiec.
W Niemczech, zanim jeszcze Hitler doszedł do władzy, kanclerz Brüning znowu wprowadził kontrolę cen. A kontrola cen to jest no, pewien rodzaj interwencjonizmu, czyli rzecz bardzo szkodliwa. Ale to już było przed Hitlerem, czyli po prostu pewne elementy interwencjonizmu, socjalizmu były wprowadzane już wcześniej. Natomiast Hitler je oczywiście pogłębił. Tutaj cytuję dalej. Hitler robił to samo i to jeszcze przed wybuchem wojny. W Niemczech Hitlera nie było prywatnych przedsiębiorstw i prywatnej inicjatywy. Był system socjalistyczny, który od rosyjskiego różnił się jedynie w tej mierze, iż zachował terminologię pochodzącą z wolnej gospodarki. Nadal istniały, w cudzysłowie, prywatne przedsiębiorstwa, ale właściciel nie był już przedsiębiorcą, lecz dyrektorem przedsiębiorstwa. Czyli po prostu tracił władzę nad swoim przedsiębiorstwem. I dalej tutaj w następnych akapitach jest opisane, że po prostu musiał produkować to, co narzucał mu plan centralny, kierowany przez Göringa, który był takim szefem Ministerstwa Gospodarki. Musiał produkować to, co miał narzucone. Musiał produkować po takich cenach, jakie miał narzucone. Sprzedawać po takich cenach. Musiał zatrudniać pracowników przy takich płacach, jakie miał narzucone. Nawet jeżeli jego pensja była też narzucona z góry, to nie był jego jakiś zysk. Nawet jeżeli, załóżmy, zachorował i potrzebował jakichś tam dodatkowych dochodów na to, żeby się leczyć, to opisał podanie do jakichś urzędów kierowanych przez Göringa, żeby mu no, dano więcej pieniędzy, no bo jest chory, jak umrze, to tej firmy nie będzie miał kto prowadzić. Także na tym czasopiśmie Stańczyku oraz na tekstach pana Janusza Korwin-Mikke, które drukował w latach 80. w Ładzie, w takim katolickim piśmie, ja się zaczynałem uczyć ekonomii tej wolnorynkowej, tej prawdziwej ekonomii, a nie popłuczyn po ekonomii marksistowskiej, która wtedy dominowała w naszych gazetach i w naszych programach, czy to uniwersyteckich, czy nawet szkolnych, a również i na Zachodzie, dlatego że zdaj sobie, Anno, sprawę, że Zachód jest też ogromnie zlewicowany. Większość ekonomistów zachodnich to jest lewica. Większość intelektualistów, pisarzy, producentów filmowych, w Hollywoodzie chociażby nawet, to są wszystko ludzie lewicy. No, z małymi, drobnymi wyjątkami, ale te wyjątki to są tylko takie wisienki na takim lewicowym torcie. Trzeba umieć wybierać to, co jest dobre i no, mnie się wydaje, że ja potrafię to wybierać, a jeżeli jakaś książka, którą nawet pożyczyłem sobie trzy książki o ekonomii i historii Stanów Zjednoczonych tutaj w bibliotekach staszowskich i dwie już przejrzałem i są po prostu napisane w duchu lewicowym. Na przykład czytając te książki, to można by się dowiedzieć, że kryzys, ten wielki kryzys 29 roku zakończył się dzięki nowemu ładowi, temu New Deal, który wprowadził Roosevelt, co jest oczywiście brednią. Tam są, w jednej z tych książek są takie smakowite cytaty, że kryzys zakończył New Deal Roosevelta, wojna oraz susze i burze piaskowe, które wtedy w Stanach panowały. No, po prostu włosy stają na głowie, jeżeli się czyta takie rzeczy. Żegnam Państwa, żegnam Ciebie, Anno. Bardzo cenię Twoje pytania, dlatego że Twoje pytania świadczą o tym, że chcesz się czegoś dowiedzieć, jesteś osobą inteligentną i to, co ja mówię, no, być może ma jakiś wpływ na Twoje poglądy. Aczkolwiek nie uzurpuję sobie ani wielkiej wiedzy, bo są ludzie, którzy mają o wiele większą wiedzę ode mnie, ani tego, że zawsze mam rację. Ja też jestem człowiekiem poszukującym. Żegnam Ciebie i żegnam wszystkich Państwa. Dobranoc.